Firma PHU Drużdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Drużdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Miejsko-gminny Dom Kultury w Końskich powitał w poniedziałek nowych uczestników drugiej w tym roku tury wakacyjnego klubu dziecka. 30 szczęśliwców, którym udało się dostać na listę, poznawała tego dnia życie pszczół. Przypomnijmy, że pierwsza edycja wakacyjnego klubu dziecka miała miejsce w lipcu i cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Także i nasza redakcja przyglądała się temu wydarzeniu. Byliśmy tam z naszą kamerą, a także na bieżąco relacjonowaliśmy co u uczestników. Teraz pora na nową grupę i serię warsztatów sierpniowych. Oto co w programie. Rozpoczynamy drugi turnus wakacyjnego klubu dziecka. Tak jak na pierwszym turnusie, czekamy dzisiaj na 30 dzieci. Codziennie będą inne zajęcia. Dziś rozpoczynamy od niezwykle ciekawego spotkania z pszczelarzem i leśnikiem, podczas którego dzieci dowiedzą się, jak przebiega życie pszczół. Będą robić również świece z wosku pszczelego, no i na koniec posmakują miodu z prawdziwej wiejskiej pasieki. Jutro zajęcia tutaj w Domu Kultury z instruktorami. W środę niezwykle emocjonujący dzień, bo dzieciaki pójdą do lasu i będą odbywać zajęcia survivalu. Przekonają się, jak wygląda życie w trudnych warunkach leśnych. W czwartek wycieczka do stajni artystycznej w Marcinkowie, gdzie będą dzieciaki mogły pojeździć na koniach, zobaczą, jak żyją kozy, jak żyją kury, że kury dają jajka, a nie kupuje się je w sklepie. I w piątek zakończenie, podczas którego zaplanowaliśmy piknik ze słodką niespodzianką. W pierwszym dniu wakacyjnego klubu dziecka zajęcia odbywały się w budynku Domu Kultury. 30 uczestników podzielono na 3 mniejsze grupy i każda z nich udała się do innej pracowni. W jednej już rozłożył swoje pomoce i rekwizyty pszczelarz i leśnik Maciej Kołodziejczyk. W pracowni ceramicznej czekał Paweł Stasiński i praca manualna z gliną, a w plastycznej dzieci zastały klocki Lego, kredki, kartki oraz prowadzące zajęcia Urszulę Nowicką i Kamilę Dobrowolską. Co tworzyły? Co ty tu pięknego rysujesz? Króliki. I kto cię tutaj zapisał? Sama chciałaś, czy mama zdecydowała? Mama mnie zapisała. I zadowolona jesteś? Mhm. I co będzie jeszcze na obrazku? Opowiedz. Koty i pies. Rysujemy zwierzątka. No ja wybrałam sobie psa. Jesteś tutaj pierwszy raz na takich zajęciach? Nie, jestem po raz drugi. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie jest. Opowiedz, co jeszcze będziecie robić? Będziemy słuchać o pszczołach. Co rysujesz fajnego? Lisa. A dlaczego akurat lisa? No bo bym chciała mieć lisa. A gdybyś miała takiego lisa, to co byś robiła z nim? No, bym się z nim bawiła i się nim opiekowała. Jak trafiłaś tutaj na zajęcia? Mama mnie zapisała. I co będziecie, jak myślisz, robić? No, nie wiem. Fajne rzeczy. Trzeba zaznaczyć, że chętnych do wzięcia udziału w sierpniowej edycji wakacyjnego klubu dziecka było więcej niż miejsc. Wszystkie miejsca zostały zajęte od razu, dosłownie w 2 dni po ogłoszeniu naboru. Także bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że w przyszłym roku może uda się troszeczkę więcej grup zorganizować. Na szczęście Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich jest otwarty przez całe wakacje, także poza terminem wakacyjnych klubów dziecka. Od wtorku 16 sierpnia ponownie zapraszamy na letnie warsztaty tematyczne, gdzie dzieciaki będą mogły bawić się klockami Lego, rysować, śpiewać, tańczyć. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Na zajęcia prowadzone stale nie ma potrzeby się zapisywać, wystarczy zjawić się z dzieckiem w godzinach pracy Domu Kultury.